Super. No i teraz, bo tu żeś nacisnęła z boku, za to trzymaj. Dobra. Nie za to, tak? Jest dobrze, ruszamy ponownie. Niestety trochę zmieni nam się test. Musimy stanąć, skasować, bo będzie nieadekwatny do tematu. Ruszamy jeszcze raz. No aż mocno nie zmienił się. Mocno nie zmieniła się temperatura silnika, więc nie powinno tu być dużego przekłamania. Gdzie to są te? Jak widać, jest w tej chwili po przejechaniu krótkiego odcinka 8,6 litra, co da nam około 9,2. Nie wiem. Wyłączymy przycisk ESP. Staramy się nie przekraczać 50 na godzinę, jak również postój na światłach do niezbędnego minimum. Jedziemy cały czas praktycznie na trzecim biegu. Będziemy mieli do przepuszczenia rowerzystę. Jak wiadomo, takie postoje zwiększają nieco zużycie paliwa. Optymalnie by było jechać na tyle wolno, żeby strzelić się światła i nie zwiększać zużycia paliwa poprzez stanie na światłach. Możemy wyrzucimy tak jak teraz na luz. Jest to Outlander z sześciobiegową skrzynią ręczną, więc mamy do tego możliwość. Jadąc na trzecim biegu równo, jak widać, możemy schodzić ze zużyciem paliwa poniżej tego, co w tej chwili pokazuje komputer. Czyli jest, w tej chwili jest to 6,8 litra na 100, a zielony pasek pokazuje nam, że to będzie gdzieś około 5 litrów. Widzę z daleka czerwone światło, więc jadę powoli, bo nie ma sensu stać na światłach. Nie wiadomo oczywiście, czy nam się to uda, ale próbować można. I o proszę, mamy obecnie zielone światło, jedziemy bardzo powoli, nie zmieniamy biegu. Jadę obecnie cały czas na trzecim biegu, przepraszam. I zużycie jest około 6,5 litra.
Prawdopodobnie, że gdyby nie te dwa postoje na światłach, byłoby znacznie niżej. Prędkość 40. O, mała, niska. Znowu jesteśmy na światłach. I mamy zielone. Jak każdy wie, pośpiech jest tylko dobry wtedy, kiedy mamy łapać pchły samochodem. Brak pośpiechu, to mamy niskie zużycie paliwa. Jesteśmy pod naszym centrum. Mamy po lewej stronie Atrium, po drugiej stronie Castorama i takie sklepy jak na przykład sklep z meblami. Proszę, jest sobota. Sklepy normalnie otwarte, pomimo pandemii. I na tym zakończymy nasz test. Jesteśmy pod sklepem. Mamy obecnie 6,2 litra, co prawdopodobnie będzie dawało około 7 litrów zużycia. Dziękuję i do zobaczenia. Jeżeli się Wam podobało, to dajcie łapkę, subskrybujcie kanał. Polecam.